To jak masz na imię? Kuba. Ja jestem Zosia. Co ty tu właściwie robisz? 3 dni temu się spakowałem, wziąłem namiot, no i jestem. A ja mieszkam niedaleko i przychodzę tu sobie codziennie. Fajne miejsce, nie? No, fajnie. Ale masz chyba jakiś powód, że tu jesteś? Nie wiem. Może bronię się przed dnem i banalnością. Może jestem tchórzem, a może po prostu zjebę. Wiesz, miałam dziś dziwny sen. Śniło mi się, że mieszkałam w takim wielkim domu i w każdym pokoju siedział kot. A jeden cały czas za mną chodził i był straszny, bo krytykował mnie za wszystko i się śmiał. Ale po co ty mi o tym wszystkim mówisz? Tak, po prostu. W sumie pomilczeć też jest przyjemne. Muszę już iść. Ale wiesz co? Jutro pokażę ci inne fajne miejsce. Przejdź rano na drugą stronę rzeki i tam będę na ciebie czekać. Pa! Ja sam nie wiem po co. Czemu tak się zachowujesz? To znaczy jak? Wiesz co? Ty chyba uważasz, że jesteś jakimś zajebiście mądrym i oryginalnym buntownikiem. Myślisz sobie w swojej główce: ach, nikt mnie nie rozumie, wszystko jest beznadziejne, wszyscy wkoło to debila, tylko ja jestem ostatnim sprawiedliwym. Jesteś egocentrykiem, Kuba. Zosiu, przepraszam, że czasem czuję się nienormalny w tym społeczeństwie. Na początku nawet starałem się do tego dopasować, przywyknąć. Ba, nawet mi to imponowało. No ale ile tak można? Ja nie potrafię śmiać i bawić się na zawołanie. Rozmawiać, gdy nie mam nic ciekawego do powiedzenia. Albo udawać zainteresowanie, gdy ktoś kupi sobie nowe buty. I to takie, które wyglądają jak ze śmietnika, ale przecież oryginalne. Nie czuję się dobrze wśród ludzi, którzy wymuszają na mnie te wszystkie wymuszone zachowania. Mnie śmieszy, jak dwoje znajomych spotyka się na ulicy i wcale nie chce im się ze sobą gadać, choć robią to, bo tak wypada. Tak, i wtedy każdy z nich robi małe kroczki do tyłu. Udając, że gdzieś się spieszy. Wiesz, jak opowiadałeś mi swój sen, ten z kotem, to przypomniało mi się, jak w podstawówce pisałem książki o moim kocie. Naprawdę? Ja to napisałam ze 3, jak byłam mała. I nawet sama rysowałam ilustracje. A myślisz, że ja nie rysowałem? A o czym pisałaś? Pierwsza była o małym chłopcu, który znalazł w strumyku czarodziejską różdżkę i na początku wyczarowywał sobie lizaki, ciastka, cukierki. No i co potem? No i potem spotkał w lesie złego gnoma, który chciał mu tę różdżkę zabrać. Straszył go, gonił po całym lesie. I wtedy zjawił się piękny łabędź, który go uratował. Zabrał różdżkę i na końcu spełnił największe marzenie chłopca. Pozwolił mu się dosiąść i latali sobie razem po niebie. To co, jutro znowu na kłodzie? Oczywiście. Daleko masz jeszcze do domu? Nie. Zaraz skręcam w tamtą ścieżkę. Co to jest? No gdzie on jest?
spóźnię się do pracy. No już, już, już jestem na przystanku. Za 5 minut będę. Kocham cię, słoneczko. Mua. Pa. Sorry, masz może szluga? Kolego, na co czekasz? Chcę mi to odjechać.